Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofti Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Paulina Kuczera, witam wszystkich widzów telewizji z Tarnowa TV i zapraszam na kolejny odcinek programu Powiedz Paulinie. Moim gościem jest dzisiaj pan Jakub Nowak, historyk, regionalista, prezes Stowarzyszenia My Pogórzania, a także pedagog o wielu pasjach. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy o czymś zapomniałam? Dużo tych tytułów. <grym> Trochę za dużo tych tytułów, ale, ale no staram się robić, co mogę i, i przede wszystkim chyba to ostatnie, o czym pani powiedziała, pedagog jest najważniejsze w moim życiu. Panie Jakubie, cudze chwalicie swego nie znacie. Czy to powiedzenie możemy odnieść do Tuchowa i regionu, bo jak się okazuje, właśnie ten nasz region po górze skrywa bardzo wiele ciekawych miejsc, atrakcyjnych i niekoniecznie trzeba jechać gdzieś daleko, żeby zobaczyć coś niezwykłego. Dokładnie tak, nawet y, ten cytat, który pani wspomniała w tym momencie, on się znajduje na jednej z zawieszek z gminy Ryglice, którą kiedyś y, tam gmina stworzyła, ja do dziś tą zawieszkę mam i, i sobie ją tam trzymam jako taki trochę skar, mały skarb w domu, bo nie widziałem, żeby któraś gmina akurat sk może skorzystała, nie wiem, ale y, tutaj fajny pomysł był. I rzeczywiście, mówiąc o Tuchowie, mówiąc o ryglicach, z których pochodzę, mówiąc o y, ciężkowicach, czy też innych miejscowościach na pogórzach, tego jest tak dużo i my często nie zdajemy sobie sprawy, kto z tych pogórzy pochodził albo jakie miejsce znajduje się właśnie na pogórzach, bo tutaj można mnożyć przykłady. Ja często robiąc prelekcje opowiadałem o wielu miejscach, gdzie ludzie no, nie mieli pojęcia, że to pogórza po prostu są. Najlepszym tego typu przykładem jest na przykład Przemyśl. Pogórze Przemyskie, Twierdza Przemyśl. Dziesiątki turystów jeździ, żeby tę twierdzę zobaczyć, bo to była jedna z największych twierdz z I wojny światowej. Czy też na przykład Zamek w Nowym Wiśniczu, no, twierdza lubomirskiego piękna. No, to to jest Pogórze Wiśnickie. Czy też słynna Lipnica Murowana, gdzie są e, konkursy palm, e, do których zresztą prezydenci przyjeżdżali rok w rok na te konkursy, czy też premierzy polski. E, I to jest Pogórze... E, tak samo Wiśnickie, no więc y, tego jest naprawdę, naprawdę dużo. Mm -hmm. no, powiedział Pan o kilku y, przykładach, ale też jako znawca takich lokalnych atrakcji, y, co mógłby Pan na przykład polecić? Najbardziej, Najbardziej. w okolicach, no to to wiadomo y, zagraniczną już znane miejsce, czyli Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach, to jest można powiedzieć takie centrum. Nasze tutaj na Pogórzu Ciężkowickim, y, które swoim blaskiem chyba promieniuje wszędzie i wszyscy go znają i słyną czarownicę z tym Nochalem oszczelanym, wszyscy kojarzą. E, czy e, też jeszcze, nie wiem, czy kilka miejsc takich nie można, jak najbardziej. E, więc warto też zobaczyć inne takie skalne rezerwaty, bo i Przątki mamy, Pogórze Szczyżowskie, e, można jechać e, też do Bukowca, e, tam mamy Pogórze Rożnowskie, bo rozdziela nam ta rzeka Biała te pogórze według pana Kłodrackiego. Yy, czy też yy, na przykład zamki same. Yy, bo mamy ten nowy yy, wiśnicz jest na przykład zamek w Odrzykoniu, gdzie zresztą zemsta Fredry no bierze się historia dosłownie z tego zamku, no Fredra y, tą wymyślił na podstawie historii, którego, która z tego zamku pochodzi, no, takich miejsc jest naprawdę dużo, czy też na przykład już takie animacyjne bardziej troszkę miejsca, takie bardziej mm, muzea, które prowadzą różne zajęcia fajne, typu y, Sądecki Bartnik, y, gdzie mamy skansę pszczelarstwa, y, tudzież y, miejsca takie jak Karpacka Troja, y, no, miejsce w skali, Europejskiej, światowej, można powiedzieć, jedno z najważniejszych. No i to jest właśnie to, o czym mówię, gdzie rzadko co ludzie wiedzą, jakie my mamy perełki, czy też y, coś mniejszego, most Stacha, słynny w Znamirowicach, największy most na świecie, zbudowany ręką jednego człowieka kamienny. Także tego jest naprawdę dużo. Nie chciałbym wymiać, bo byśmy tu siedzieli 3 godziny. No, jest pan też przewodnikiem. E, opowiada Pan o różnych właśnie takich atrakcjach czy ciekawostkach historycznych. Dlatego chciałam zapytać, skąd takie zamiłowanie do historii, ale też taka no, ogromna wiedza w tym temacie? E, powiem tak, e, przewodnikiem. Tytułowo troszkę, bo ja nie jestem przewodnikiem beskidzkim z, z papierami. No przewodnikiem z racji tego, że często dla różnych grup organizacji oprowadzałem turystów, robiłem gry terenowe różne i tym podobne. Tytularnym poprzez pana Łukasza Kuczmarza, którego tu mogę serdecznie pozdrowić, nadał taki tytuł pogórzańskiego przewodnika, osobą, które troszkę były zasłużone w tej działalności turystyczno-historyczno-kulturowej. No, i zaczęło się to chyba od miejsca, w którym po prostu mieszkałem. Mój domek rodzinny był położony na dosyć dużym wzgórzu w gminie Ryglice, z którego miałem widok prawie na całe pasmo brzanki. I zawsze jako ten mały dzieciak brałem książki popularno-naukowe, siadałem na tym kocyku w swoim ogrodzie i obserwowałem pasmo brzanki. Siedziałem w taki letnie, nieraz dni. Tak przyjemnie, czy też bawiłem się tam wokół tego swojego domku. I z początku to nie była historia sensu stricte, taka, że tak powiem, uniwersytecka historia, czy też taka historia związana z tym, co teraz robię, czyli głównie tam XIX wiek, początek XX wieku, bo to są takie najczęściej wybierane tematy. To była z początku paleontologia, która zamieniła się z racji tego, że. Jeszcze wtedy nie odkrywaliśmy takich miejsc związanych z, ty, z tą paleontologią, związanych z dinozaurami w Polsce. Później dopiero zaczęliśmy coraz więcej tego odkrywać i okazało się, że jesteśmy kolebką w niektórych tych sprawach. Później przeszło na archeologię, a ze, po spotkaniu ze świętej pamięci profesorem okońskim z Uniwersytetu On z chyba tak, z Rzeszowskiego. No Okazało się, że jednak lepiej, gdyby to była historia niż ta archeologia, bo jednak wtedy, w tamtym jeszcze czasie, nie było tak dużo odkrywanych u nas miejsc. I on wprost powiedział, że jeżeli chce coś w tym znaczyć, to doktorat i wyjazd do Egiptu na przykład. Mhm. No Więc została ta historia nauczycielska. I tak jest do dzisiaj. Też. Stara się pan o to, żeby promować ten swój region, właśnie to miejsce, skąd pan pochodzi. Odbywa się to poprzez różne projekty, których jest pan pomysłodawcą. Może zatrzymajmy się na moment przy jednym z projektów, na które poświęcił pan aż rok, powiedzmy, chyba bez żadnych przerw. 365 nocy. Nie było ani jednej przerwy. Ani jednej przerwy. Nie, codziennie. Więc przybliżmy może, co to był za projekt i czego dotyczył, i związany był z Pana kolejną pasją, fotografią. To znaczy, tak, to był mój szalony wymysł, który, że tak powiem, był pozytywny. Niektóre rzeczy miał negatywne, bo rzeczywiście trochę za dużo czasu spędzałem czasami nad tym projektem, bo pomysł sam. Padł mi do głowy, kiedy zobaczyłem e, pewien projekt w internecie, który robił jeden z fotografów, 365, ale dni. Ja sobie tak myślę, ale po co iść z, z łatwizną taką. Utrudnił e, sobie Pan zadanie. Czymś, proszę? Utrudnił Pan sobie zadanie. Raz, że utrudniłem sobie zadanie, a dwa, że tak przeglądałem sobie w sieci i nie wiem, czy ktoś wymyślił coś podobnego, żeby to zrobić po prostu jako zdjęcia nocne, bo w dzień, tak jak było tam w tym projekcie i ogólnie nie jest problemem zrobić. Jeżeli po prostu jedziemy wszędzie, jedziemy do pracy, gdziekolwiek, możemy mieć ten aparat przy sobie, zrobimy cokolwiek, jakiekolwiek zdjęcie, nawet go nie opiszemy jakoś, ale postaramy się, żeby w miarę ładne było, czy w domu wymyślimy, postawimy jakiś kubek, zrobimy jakieś makro i tak dalej. No a ja jednak chciałem trochę połączyć to, o czym Pani mówi, czyli to zamiłowanie do regionu z fotografią i z ulubionym rodzajem fotografii moim, czyli fotografia nocna. Więc postanowiłem robić miejsca i ewentualnie, jeżeli nie miałem już czasu, to robić takie rzeczy, jak na przykład jakieś kwiaty charakterystyczne dla naszego regionu, czy, czy jakieś takie pomniejsze rzeczy, łącząc to z historią. Czyli, jeżeli już rzucam jakieś zdjęcie, to na przykład bywał niekiedy bardzo długi opis historii tego miejsca. Na tej po prostu zasadzie, a starałem się, żeby zdjęcie było no, jak najlepsze, jak na moje warunki yy, i na moją amatorską luszczankę yy, z punktu widzenia fotograficznego. Gdzie zamieszczał później Pan tę fotografię? Na moim blogu www.waniaambar.blogspot.com, tak się dokładnie nazywa. Odsyłamy oczywiście i... Y czy ktoś towarzyszył panu podczas tych właśnie nocnych eskapad? Wielokrotnie. E, najczęściej był to e, historyk, który już się tutaj pojawił, pan Mateusz e, Reczek, e, świetny też regionalista. No i jako że mamy podobne zainteresowanie, podobnie działamy, bo Mateusz też uwielbia fotografię, choć tym się jakoś bardzo nie chwali w wywiadach czy, czy też na prelekcjach jakoś bardzo, a jest też świetnym fotografem, mm. i to muszę przyznać. E, I e, on razem ze mną bardzo chętnie jeździł, podpatrywał niektóre rzeczy fotograficzne, które ja też też robiłem. On jakieś y, mi rady różne dawał, że chodź, zobacz tu na przykład, zrobimy tak, fajny kadr. No i tak żeśmy się jakoś uzupełniali y, razem. Czy była jakaś stała godzina, o której Pan wychodził, zrobić, wykonać tą fotografię? Nie, bo y, zostawiłem sobie trochę furtkę, bo wiedziałem, że ciężko będzie robić w noc, powiedzmy tego dnia, a już robić na przykład w noc następnego, tylko że. W tą noc jechać przed wschodem słońca. Czyli miałem jakby dwie noce, można powiedzieć. Jak nie udało mi się zrobić wieczorem jednego powiedzmy dnia, albo robiłem tak, że robiłem o wschodzie jednego dnia, bo wiedziałem, że wieczorem, o, nie dam rady. To po prostu jechałem przed wschodem. Potem na następny dzień już jechałem hmm, gdzieś zaraz po północy. Przykładowo. Ale to było też takie dodatkowe pana zajęcie. Rozumiem, że w ciągu dnia też różne koleje losu mogą się wydarzyć. No czy, właśnie. Czy takie właśnie sytuacje się Bardzo też często się zdarzały. Koleje losu, i też wiadomo, każdy ma swoją rodzinę, więc trzeba było jakoś to wszystko pogodzić. To było bardzo niekiedy trudne i czasami za dużo czasu spędzałem nad tym, tu się muszę przyznać, no ale dociągnąłem to do końca i no, jest to takie coś, co zapamiętam sobie można powiedzieć do końca życia, że, że zrobiłem coś takiego i no. Też była już prelekcja na ten temat, a wykorzystuję bardzo te często zdjęcia w mojej pracy i one robią pewne wrażenie, na szczególności dzieciach w miejscu, w którym pracuję. Rozumiem, że w regionie też osoby się przyzwyczaiły do tego, że mężczyzna nocą z aparatem to to po prostu Pan Jakub, który fascynuje się. <śmiech> Nie <śmiech> wszyscy. No Były takie historie, gdzie. <laughs> Można powiedzieć, ludzie trochę z początku, jak zauważyli takiego świra, to, to byli trochę niezadowoleni, kto się tu pląta w okolicy ich, na przykład z miejsca zamieszkania i tak dalej. Jakieś obawy się pojawiały też. Pojawiały się obawy, no bo wie pani, nieraz zdarzają się, to bardzo często zdarzają się kradzieże gdzieś powiedzmy jakieś w regionie, czy też ktoś pod przykrywką jakiegoś turysty gdzieś przychodził, na przykład do kościołów, oglądał ten kościół, to ja mhm. też miałem kontakt, wiadomo, fotografując z księżmi i rozmawiając z nimi, gdzieś opowiadali mi często, że turysta przychodzi, widział coś, a potem to znikało z kościoła. E, więc nie dziwię się wcale ludziom, że e, na przykład e, no, uznawali trochę za, za dziwactwo, że ktoś przychodzi o takiej porze. Nawet taka śmieszna sytuacja w Ryglicach byliśmy z, ze znajomymi, e, właśnie z Mateuszem. Fotografowaliśmy obiekty architektury drewnianej. I był jeden dom, który ja wiedziałem, że tam około 100 lat, czy nawet ponad 100 lat ma. Więc fotografując go, podjechał wnuk właścicieli. No i podszedł do nas taki zdziwiony, trochę takim niepewnym głosem z początku. Czego tu szukacie? Tak? Czego tu szukacie w ogóle o tej porze? A ja patrzę, a to znajome, tam od razu cześć, cześć i tak dalej. Od razu się poznaliśmy. I, i mówię, a ja się zastanawiam, co byście tu przyjechali? I mówię, co to za jedni, jakiś geodezja o tej porze, no bo na statywach rozstawiony. To bardzo często ludzie to z geodezją kojarzą. Jeżeli ktoś ma statyw i aparat na nim rozstawiony, to się mega często z tym spotykam <górzanie> na tych naszych buburzajskich wsiach. A czy nie obawiał się pan, że mm, na te 365 zdjęć zabraknie tych miejsc w regionie? Absolutnie. Ja czasami y, odstawiałem niektóre rzeczy, bo wiedziałem, że jak się za nie wezmę, to opis be, z opisem będę siedział pół dnia y, hmm. później. Czyli tak króciutko, y, co na pewno znalazło się na tych zdjęciach nocnych? Na pewno cmentarze z pierwszej wojny światowej. Tego jest najwięcej. Dlatego no właśnie. No i to to, co Pani zapytała. My w Galicji Zachodniej mamy 400 cmentarzy z I wojny światowej. E, głównie po bitwie gorlickiej stoczonej w maju 1915 roku. I e, poza tym znajdowały się jeszcze to, co mamy w regionie też najczęściej. Czyli znajdowały się na przykład dwory jakieś, ratusze, kapliczki e, i rzeczy związane często z geoturystyką. A więc to były jakieś skały, kamieniołomy, no kapiczki też możemy do tego zaliczyć i też zwykłe cmentarze, bo akurat ta NATO-turystyka to jest taki temat, który dosyć mnie porusza, dosyć go lubię i tu też właśnie takie zaskoczenie i to muszę chyba wszystkim teraz powiedzieć wprost, że cmentarz to jest najbezpieczniejsze miejsce w nocy, na jakie można pójść. Nie ma bezpieczniejszego miejsca. Mm. Bo wszyscy się go boją. To prawda. <laughs> Czyli pan akurat odnajduje. W w tym jakby inny wymiar. Inny wymiar, oczywiście z poszanowaniem całkowicie miejsca, bo nigdy nie było czegoś takiego, takiej sytuacji, żeby jak gdzieś wchodził na nagrobek czy stawiał na nim statyw, absolutnie to nie powinno mieć miejsca, bo to wiadomo, ma być szacunek dla osób, które są pochowane w takim miejscu, w szczególności mówię tu też o cmentarzach z I wojny światowej, tu też uczulam, jeżeli ktoś po prostu oglądnie to, co teraz mówię, nie stawiajmy zniczy. Absolutnie na nagrobkach nie stawia się zniczy, bo to nagrobki tylko niszczy. Nagr znicze powinny być odstawione gdzieś przed nagrobkiem, ewentualnie, jeżeli jest przygotowane specjalnie na to miejsce, żeby te znicze stawiać, bo na niektórych cmentarzach takie miejsca, wnęki specjalnie pod te znicze są. Więc naprawdę nie będzie to różnicy, jeżeli my nawet jesteśmy rodziną z jakimś żołnierzem i my postawimy sobie gdzieś tam dalej we wnęce znicz, a pomodlimy się przed tym grobem, będąc tą rodziną. Trzeba o tym pamiętać, mm -hmm. bo to ważna sprawa. 365 nocy, ale także formalnie z 12. To też projekt, z tym, że tutaj raz w miesiącu. Raz w miesiącu? Tylko, że. Tych wyjazdów było dużo więcej, bo ta fotografia też, tutaj już nie patrząc na trochę historyczną fotografię, interesuje mnie fotografia związana z dalekimi obserwacjami. Mimo tego, że ja porównując do niektórych tych fotografów, aż takiego sprzętu jak oni nie mam, bo żeby niektóre obiekty z dalekiej obserwacji fotografować, no to trzeba mieć bardzo długi teleobiektyw niektórzy mają teleobiektywy 600 800 mm długości no to no to, to jest takie w ręce po prostu mm -hmm. te obiektywy e, no, ja dopiero od niedawna mam troszkę dłuższy e, a to akurat wiązało się w sensu stricte z tymi dalekimi obserwacjami furmanis 12 bo żeby zrobić w każdy miesiąc w roku zdjęcie Tatr Stuchowa, tak jak ja robiłem, czy z jakiegokolwiek miejsca innego w regionie, który przekracza 100 km do tatr, niektórych szczytów, trzeba sprawdzać dużo danych meteorologicznych, jakichś takich statystycznych, obserwować niebo i też w jaki sposób układają się gdzieś tam mgły, czy wieczorem układa się dużą giełdę, czy one się gdzieś rano osadzają. A też bywał, muszę pani powiedzieć, problem w pewnym momencie z tym ponieważ dopiero od niedawna jest kamera na Brzance, którą gmina Tuchów zainstalowała. No i teraz to jest, można powiedzieć, trzy razy bardziej ułatwione, bo był taki przestój, że kamery na Liwoczu nie było i nie można było sobie rano sprawdzić, czy na przykład w naszym regionie jest świetny widok na Tatry. Yy, gdzieś kamery bywały, ale gdzieś tam bliżej, w okolicy Tatra. A tutaj nie było takiej kamery, dopiero ta kamera na brzance, się po, jak się pojawiła od niedawna, no to obserwatorzy tylko wschodzą sobie przed wyjazdem, czy w ogóle warto gdzieś jechać, no i jadą. A yy, niestety bywało tak, że ja jadąc nieraz przyjeżdżałem na miejsce warunki idealne zero wilgotności powietrza, wysokie ciśnienie zero wiatru chmury wysokiego piętra przyjeżdżam, nic. A niekiedy Wilgotność 70%, gdzie tych mijają naprawdę dużo. Ale tak siadały nisko gdzieś przy inwersji, no bo to jest przy inwersji temperatury, tak, że te zimne powietrze z gółami siada w Dolinach, a, a wyżej mamy to cieplejsze i po prostu idealny widok y, y, bywał na tatry. Czyli tak naprawdę tutaj przy tym drugim projekcie y, no, też trzeba było zwrócić uwagę na jeszcze inne rzeczy, prawda? Tak. dlatego bardziej się może też przygotować do tego odpowiednio, czy tak, sprzętowo, tak. czy. No i ubrać czasowo. się ciepło niekiedy, bo <laughs> najlepsze widoki są wtedy, kiedy jest jednak niższa temperatura. A nieraz dosyć mroźnie w takich miejscach bywało, jak się wyjeżdżało. No plus ten, że często była ta inwersja, jednak to cieplejsze powietrze było troszkę wyżej i dosyć przyjemnie było u góry. Ale z dołu, jak się gdzieś tam schodziło, to chodziło gdzieś, wychodziło z domu, no to trzeba było być jednak ciepło. Na co dzień jest pan wychowawcą w domu w czasów dziecięcych w wiodówce tuchowskiej. To też taki zawód, który chyba w doskonały sposób pozwala na połączenie tej pasji i dzielenia się nią właśnie z młodym pokoleniem. Doskonale i powiem, że to w 100% procentach jest miejsce, w którym te pasje, no w stu po prostu zostały przez mnie wykorzystane. Wszystkie rzeczy, które ja umieszczałem na blogu, wszystkie rzeczy, które gdzieś właśnie w, tego, w czasie tego projektu nocy y, udostępniałem, y, czy też informacje, właśnie, tak jak mówimy o regionie. były wystawy fotograficzne, których też tak. był pan autorem? Tak, wszystkie te rzeczy były przeze mnie w pracy y, w domu w czasu wykorzystywane. I tu muszę wspomnieć o tym, że to jest na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu jest dla mnie edukacja yy, i właśnie te pedagogika. Drugie miejsce dopiero zajmuje ta historia i, yy, chociaż oczywiście wiadomo, że się to wiąże, yy, ale ta historia yy, i fotografia. Yy, bo tak jak wspomnieliśmy na samym początku, jest tyle miejsc, o których mieszkańcy często nie mają pojęcia, że warto edukować też społeczeństwo. Ja tutaj nie chcę żeby wyszedł na jakiegoś wymądrzającego się człowieka, czy też mówić, że tu ktoś, powiedzmy, czy ogólnie mieszkańcy nic nie umieją, czy nic nie wiedzą. Nie, nie o to chodzi. Ci mieszkańcy często no, nie mają tak siły, żeby jeszcze dodatkowo siadać nad książką, gdzieś tam wieczorem przychodząc po iluś tam godzinach pracy. Ale ja do tego zachęcam i nie mówię, żeby siedzieć nad tym godzinami, ale nawet wziąć pół godzinki wieczorem, przewodnik jakiś tu z okolicy, Ciekawą książkę o okolicy i przeczytać nawet te pół godzinki sobie z tej książki informacje. I też ciągnąć do tego nasze dzieci. Bo jeżeli mówimy tu o tej edukacji, właśnie tak jak ja jestem w domu czasów, to patrząc na to, czego uczą się nasze dzieci, niestety bardzo często zapominamy o regionie. Starają się nauczyciele to wprowadzać, ale jest im ciężko w dużo tych informacji przekazać, bo program szkolny jednak zawiera bardzo wiele z całego świata, informacji historycznych. Więc historyk y, musi jakoś to wszystko pogodzić, a w 45 minutach komórce lekcyjnej no to jest śmieszny czas. Mhm. Bo żeby tak naprawdę y, wykorzystać ten czas, to musielibyśmy szkoły prowadzić podobnie jak nasz Dom czasów, że po prostu idziemy 4 godziny z młodzieżą i cały czas różne tematy przedstawiamy. Bo często się ludziom wydaje dom w czasów, a fajnie na kolonie sobie dzieci jeżdżą, i, i tak naprawdę nic e, takiego ciekawego nie robią. Ale chodzi o to, żeby coś w głowie zostało poczynione. Przede tym pobycie. wszystkim, mm. głównym naszym celem, co się pojawia na naszej stronie internetowej i na każdej praktycznie, i wszędzie, co podkreślamy, jest oświata. Jesteśmy placówką oświatową i to wszędzie jest podkreślane bez przerwy i rzeczywiście mamy całe programy stworzone tak jak programy w szkołach, do różnych przedmiotów, może nie tak inaczej, nie do przedmiotów, ale do różnych tematów, ale wszędzie te przedmioty szkolne się zawierają i są cele normalnie edukacyjne, tak jak w prawdziwej szkole u nas. I właśnie to jest to, o czym wspomina, że my nie znamy tej historii często regionu, lub bardzo rzadko ją znamy. A ona jest nieraz dużo bardziej fascynująca niż ta historia zagraniczna. I ja jestem troszkę takim piewcą tej naszej kultury polskiej, tej polskości, żeby uczyć się najpierw tej Nasze. historii polskiej, naszej, rodzimej, w szczególności z uwzględnieniem historii regionalnej, bo to ona wpływa na to, w jakim kraju żyjemy. Nie będzie na to wpływała tak bardzo, powiedzmy, kultura gdzieś tam egipska. Czy też kultura jakichś innych krajów, typu Stany Zjednoczone, z całym szacunkiem, oczywiście dla ich historii, gdzie wielu też naszych Polaków uczestniczyło w tej historii, ale nie będzie to miało tak wielkiego wpływu, jak na przykład nasze historie tutaj. I chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać. Podczas wielu prelekcji ja dzieci pytam zawsze na początku jednej rzeczy: kim był Ramzes III i kim był Jerzy Waszyngton? Może mi pani uwierzyć, że większość dzieciaków wie powie mi, że to był prezydent Stanów Zjednoczonych i powie mi, że to był faraon egipski. A jak zapytam, kim był Marian Styliński, albo a, e, Stawarz, który wyzwalał Kraków, e, czy też zapytam o jakąkolwiek inną postać, nie wiem, Łukasiewicz, Szczepanik, który tu w Tarnowie jest mm. dla Państwa świetnie znany. Nie zawsze to wszyscy wiedzą. W Tarnowie może Szczepanika by znali, czy tam w gordlicach Łukasiewicza, ale jak zapytam dzieci, powiedzmy, z naszych szkół tutaj, z regionu, z małych szkół, gdzieś z, z wsi pogórzańskich, rzadko kiedy będą po prostu to wiedzieć. Mm -hmm. Dlatego warto jakby przypominać tą naszą historię, naszą tradycję i miejsca, z których pochodzimy, a dopiero później poznawać te odległe. Więc tutaj bardzo słuszna uwaga, jak najbardziej. Jeszcze na koniec, oczywiście, nie sposób nie wspomnieć o Tłuchowskim Festiwalu Podróżników festiwalu, którego. Pan także jest pomysłodawcą, inicjatorem i który, mamy nadzieję, że już na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń w Tuchowie. Tak, niestety przerwała przez te dwa lata to pandemia, ale dla wszystkich, którzy podglądają tę stronę i ją lajkują, bo widzę, że są takie osoby, yy, od razu mówię, yy, że ten pomysł nie padł, dlatego ta strona nie jest zamykana i ona nie będzie zamykana. Miejmy nadzieję, że ta tragedia, która teraz się wydarzyła na świecie, się szybko skończy, bo już wszyscy chyba mamy serdecznie po prostu tego dość, co, co się dzieje w związku z tą pandemią. I czekamy z utęsknieniem na to, żeby wyjść z domu i zobaczyć coś, złapać trochę tej kultury, o czym sami dyrektorzy Domów Kultury mówią i osoby pracujące tam i starają się bardzo pokrętnymi nieraz sposobami. Żeby coś takiego zrobić, dlaczego mówię o domu kultury? Bo w, Domie, w domu kultury w Tuchowie się to odbywa. W Kinie po prostu promień w Tuchowie, ten festiwal podróżników, i on tam zostanie. On tam nie zostanie stamtąd przeniesiony, e, chyba że po prostu zorganizujemy gdzieś to w lecie przy leżaczkach, jak będzie rzeczywiście problem z tą pandemią, ale to też będzie pomoc właśnie Domu Kultury przy tym, bo, bo to Dom Kultury muszę tu wspomnieć od razu to oni wykonali kawał wielkiej roboty, ja to wszystko ogarnąłem pod względem bardziej merytorycznym i ściągnięcia tych ludzi, a oni naprawdę się w to zaangażowali, trzeba powiedzieć, i sama gmina Tuchów, i sam e, Dom Kultury. Jest to bardzo wartościowa impreza, i mam nadzieję, że my też mieliśmy różny pomysł na to. Co roku było inaczej, i mam nadzieję, że to zostanie troszkę inaczej też w kolejnych latach, jeżeli będzie szansa zorganizowane. Na pewno pojawią się podróżnicy, a być może. Jeszcze ktoś do tych podróżników, ale nie będę zdradzał, dopóki po prostu to wszystko się nie skończy. No bo nie wiemy, nie wiemy tak naprawdę, ile to wszystko będzie trwać, jaka będzie forma dalszych tych Wszyscy zajęć. ciekawi świata będą śledzić pewnie stronę i z utęsknieniem czekać na nowe informacje, że coś takiego się wydarzy. To już tak naprawdę na koniec jakiś projekt, marzenie, które chciałby Pan jeszcze zrealizować, właśnie wiążąc. Swoje pasje i zamiłowanie do tego, co pan robi. To znaczy, tak, e, część rzeczy z tych trwa, bo mm, projekt jeden zrealizowaliśmy, ale my go chcemy rozszerzać z Domem Kultury w Tuchowie. E, powstał cały zespół i tu od razu też zrobię reklamę <sum> <sum> tego e, szlaku. E, jest to Pogórzański Szlak Duma z Niepodległej, e, na który zachęcam wejść. E, szlak Niepodległości.eu strona i tam pojawiają się informacje, które opisali Łębia ja i Mateusz Rzeczek, które skompilował cały zespół wraz ze zdjęciami Domu Kultury w Tuchowie, o którym można poczytać, tam te wszystkie osoby są wymienione i ten szlak docelowo ma być rozszerzany, przypominane te osoby i powiem to z całą stanowczością, niektórzy historycy się mogą obrazić, to my, Tutaj, na tym terenie, w Tarnowie i w Galicji jesteśmy kolebką odzyskania niepodległości. Bo gdyby nie Bitwa Gorlicka i wydarzenia I wojny światowej, to my byśmy w życiu tej y, y, niepodległości nie odzyskali. To po pierwsze. A po drugie, y, te osoby, które tu zaczęły, jak właśnie Tertir, o którym wspomina, Stylinscy w Tarnowie, y, Dziadosz, y, Witos. Te osoby zasłużyły się głównie tu na tych miasteczkach walicyjskich, bo my często znamy te wysoko, osoby takie jak Piosucki i tak dalej, Paderewski, choć Paderewski też to z na dolną związany z regionem, po prostu tu za zaczęliśmy. A ślad za nami poszła, cała Polska wyzwalała e, kolejne miasta, był Kraków, znaczy Tarnów, Kraków, Cieszyn razem z nimi, i po kolei kolejne miasteczka, m.in. Ciężkowice, jedno też z pierwszych. Bardzo już dziękuję za tą rozmowę, która muszę przyznać, że no, była taką prawdziwą lekcją historii. Dziękuję jeszcze raz i myślę, do zobaczenia niedługo. Dziękuję serdecznie. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.